Witam Państwa, Dagmara Siemińska. Dzisiaj gościem programu W oku cyklonu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta. Witam Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, 1 marca to święto państwowe ustanowione ku czci bohaterów podziemia antykomunistycznego. To święto żołnierzy wyklętych. Pan jest szefem zespołu, który się zajmuje żołnierzami wyklętymi. Dlaczego uważa Pan, że właśnie ten okres historyczny, lata 44-55, jest tak istotny? Otóż mieliśmy wtedy do czynienia z początkiem nowej komunistycznej okupacji. Mieliśmy do czynienia z potwornym terrorem, ze zniszczeniem wielu oddziałów, wielu ludzi, żołnierzy podziemia antykomunistycznego przez nowego okupanta. I z uwagi na zbrodnicze postępowanie komunistów, którzy najpierw żołnierzy podziemia antykomunistycznego mordowali, później więzili przez wiele lat, później pamięć o nich próbowali zakłamać, aż wreszcie teraz próbują ten temat nadal zamilczeć albo przedstawić w fałszywym świetle. Z tych powodów powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby prawda o poświęceniu żołnierzy podziemia antykomunistycznego, prawda o ich bohaterstwie dotarła do szerokich kręgów społecznych. Żołnierze wyklęci, ta tradycja żołnierzy podziemia antykomunistycznego powinna być fundamentem wolnej, niepodległej Polski. Ja uważam, że ten etos jest nawet ważniejszy niż tradycja i etos Solidarności. Jakkolwiek bardzo sobie cenię Solidarność, to muszę powiedzieć, że ten wielki wybuch społecznego entuzjazmu, społecznej nadziei w roku 1980 został potem jakby rozchwiany, jakoś zniszczony przez Magdalenkę, przez okrągły stół i wszystkie te następne lata współczesnej Polski. Współczesna Polska nie odcięła się od komunistycznych. O współczesnej Polsce jeszcze porozmawiamy, ale jeszcze jest taka sprawa. W latach 44-55 ginie około 20 tysięcy żołnierzy z bronią w ręku. 200 tysięcy osób mniej więcej ląduje w więzieniach i w obozach. Zapada prawie 8 tysięcy wyroków śmierci, z czego połowa jest wykonana. Czy według Pana zbrodnie komunistyczne zostały w jakikolwiek sposób rozliczone? To jest bardzo takie pobieżne i naskórkowe rozliczenie. To nie jest rozliczenie. Proszę Państwa, no mamy rok 2013 i w 2013 roku rządzący obcinają wydatki na Instytut Pamięci Narodowej. Nie można znaleźć wystarczających pieniędzy na ekshumacje prowadzone choćby na Łączce, które pozwoliłyby przynajmniej rodzinom ofiar komunistycznego terroru poznać miejsce pogrzebania, urządzić normalny, uczciwy pogrzeb. Natomiast zbrodniarze komunistyczni, ci, którzy do nich strzelali, którzy wydawali wyroki, no od współczesnej Polski otrzymują wielotysięczne emerytury. No to jest... A z czego to wynika? To wynika ze słabości naszego państwa, to wynika ze słabości środowisk patriotycznych i także z takiego lekceważenia tradycji patriotycznej, wartości patriotycznych, wartości narodowych przez współcześnie rządzących. A nie jest to też strach przed potomkami zbrodniarzy? Strach przed potomkami zbrodniarzy, no trudno mi sobie wyobrazić, żeby poważny człowiek mógł się obawiać potomków zbrodniarzy. Tutaj myślę, że wchodzą w rachubę pewne zależności, które są dla nas i dla opinii publicznej nieznane. Mam tutaj na myśli
choćby zbiór zastrzeżony IPN, czyli osoby, które są ujęte w zbiorze zastrzeżonym IPN, my nie wiemy, ilu spośród tych kilkunastu tysięcy ludzi, którzy są w tym pół kilometra, w kilometrze akt, dzisiaj jest posłami, sędziami, dziennikarzami, wysokimi urzędnikami. Niestety ten nawis PRL-owski, te poperelowskie, pokomunistyczne złogi nadal oddziaływują na naszą rzeczywistość, nadal mają wpływ na politykę, którą prowadzi obecny rząd. Ja tylko przypomnę drobną rzecz. Kilka miesięcy temu wystąpiłem z interpelacją i chciałem poznać informacje na temat ilości przyjętych ponownie do służby z oficerów wojskowych służb informacyjnych. Przyjęto ich prawie 1000, więc choćby to pokazuje, jak bardzo nasze współczesne instytucje polskie są zainfekowane wpływami rosyjskimi, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj ludzie byłego WSI służą Putinowi. Sierpień 1946 rok zostaje zamordowana Danuta Siedzikówna Inka. Parę tygodni temu mieliśmy do czynienia z bezczeszczeniem jej pomnika w Krakowie. Pan był później, były jakieś uroczystości, prawda? Wygłosił pan przemówienie i z pana ust padły takie słowa, że należy powołać Narodową Straż, tak? Która miałaby chronić zabytki historii. To było nawet nie kilka tygodni, ale kilka dni temu. Otóż rzeczywiście doszło do takiego barbarzyńskiego aktu. Wydawać by się mogło, że niespełna 18-letnia sanitariuszka bestialsko skazana i zamordowana nie stanowi dla nikogo jakiegoś problemu, że winniśmy jej wszyscy cześć i pamięć. No niestety okazuje się, że są ludzie, którym skromny monument poświęcony Danucie Siedzików nie przeszkadzał. Rzeczywiście doszedłem wraz ze współpracownikami do wniosku, że konieczne jest powołanie stowarzyszenia osób, które dysponują odrobiną wolnego czasu, którym zależy na utrzymaniu spokoju, na zachowaniu ważnych miejsc kultury narodowej dla przyszłych pokoleń, którym zależy na odpowiednim upamiętnieniu ofiary żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Zresztą tutaj nie chodzi tylko o pomniki, bo niestety przez ostatnie lata obserwujemy narastającą falę ataków na kościoły, na kapliczki, na cmentarze i bardzo jest przykre to, że policja nie traktuje tych zdarzeń zbyt poważnie. Sprawcy są bardzo rzadko wykrywani, bardzo rzadko stawiani przed sądem. Myślę, że takie patriotyczne stowarzyszenie mogłoby być pożyteczne, mogłoby zapobiegać właśnie tego rodzaju aktom wandalizmu. A kto według pana jest największym bohaterem podziemia antykomunistycznego? No to, proszę państwa, trudno powiedzieć, trudno oceniać poziom bohaterstwa tysięcy ludzi, którzy zostali poddani bardzo okrutnemu śledztwu, skazani na śmierć, bo później te wyroki były wykonywane. Trudno to ocenić, ja nie jestem w stanie dokonać takiej oceny. Dla mnie wszyscy, którzy stanęli z bronią w ręku do walki z nowym okupantem, są bohaterami. Tych ludzi było bardzo wielu. Pani redaktor pytała o lata 45-55, ale przecież ostatni żołnierz podziemia antykomunistycznego, Józef Franczak, pseudonim Lalek,
został zabity w walce dopiero w 1963 roku. Czyli był naprawdę wielka wśród żołnierzy determinacja, wielkie pragnienie życia w wolnym państwie. Oni przegrali militarnie, ale ich poświęcenie nie poszło na marne. Przez to, że tyle tysięcy ludzi stało z bronią, tyle tysięcy ludzi chroniło miasteczka, wioski przed komunistycznymi agentami, przed represjami komunistycznych grup operacyjnych, to ówczesne komunistyczne władze nie mogły przystąpić do pacyfikacji terenu, nie mogły zmielić polskiego społeczeństwa w podobny sposób, jak to się udało zrobić Sowietom, czy choćby komunistom w Czechosłowacji. Po prostu dopóki ludzie we wsi mieli swojego proboszcza i mogli go wyżywić, mieli nie tylko proboszcza, ale mieli też pewnego przewodnika duchowego, pewnego lidera lokalnej społeczności, to pozwalało mimo wszystko zachować tą podstawową tkankę społeczną. I gdy komuniści uporali się już z żołnierzami podziemia antykomunistycznego, gdy przystąpili do kołchozowania wsi, do zamykania biskupów, proboszczów, no to tak naprawdę rozpoczęło się na przełomie lat 40. i 50. Za 3 lata umarł Stalin, za niedługo uciekł Józef Światło i zeszła z nich para. Można było myśleć o pewnej odbudowie wolności, o budowie przestrzeni społecznej aktywności, do której komuniści nie mieli wstępu. Także skutek działania żołnierzy wyklętych był niezwykle ważny dla dalszego rozwoju życia społecznego. Panie pośle, kto według pana najbardziej walczy z pamięcią o żołnierzach wyklętych? Kto się boi tej pamięci? To są spadkobiercy PRL-u. To są ludzie uwikłani w budowanie systemu komunistycznego, w budowanie systemu represji komunistycznej. To są ludzie, dla których ojczyzną był Związek Radziecki tak naprawdę. Bo prawda o żołnierzach wyklętych ma jakby niezwykłą moc oczyszczającą, odbudowującą fundamentalne wartości. Nie? Okazuje się, że pomimo tak potwornych represji i prześladowań było wtedy tak wielu ludzi, nie? Przez oddziały podziemia antykomunistycznego przewinęło się ponad 200 tysięcy żołnierzy, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę liczne grupy współpracowników. Otóż pomimo tych potwornych represji, aż tylu ludzi było gotowych zaryzykować życie, poświęcić życie, było gotowych zachować się godnie, tak jak przystało na Polaków. I w zestawieniu z taką postawą, postawa kolaboranta, postawa zdrajcy, który wita nowego okupanta, który zgłasza akces do struktur komunistycznych, do Urzędu Bezpieczeństwa, do milicji, do PPR-u, no to taka postawa jest absolutnie kompromitująca. To jakby obdziera ich z takiej otoczki rzekomych patriotów, ludzi rozsądnych, którzy widząc Jałtę, widząc to, że nas porzucili zachodni sojusznicy, usiłowali jakoś rozsądnie i spokojnie ułożyć się ze wschodnim sąsiadem i budować dobrobyt Polski Ludowej. No nie,
to nie byli żadni patrioci Polski Ludowej, tylko to byli zwykli kolaboranci i zdrajcy. I my, budując Polskę prawdziwą, Polskę uczciwą, musimy się od tego pokomunistycznego draństwa odciąć jednoznacznie. Na fundamencie żołnierzy wyklętych, na tej tradycji, na tym pragnieniu wolności zbudujemy normalny kraj. Nie na układzie w Magdalence czy przy okrągłym stole. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.